roślinach leczniczych. Trzeba tu jednak dodać, że w dziedzinie ziołolecznictwa ojciec Klimuszko odegrał ważną rolę. Przede wszystkim był jedynym znanym nam człowiekiem rozpoznającym lecznicze działanie ziół intuicyjnie, bez żadnego wykształcenia w tej dziedzinie. Poza tym on właśnie zwrócił uwagę fitoterapeutów na synergizm składników roślinnych, czyli konieczność stosowania złożonych zestawów 7, 9 lub 11 ziół, w jakich poszczególne składniki uzupełniają swoje działania. Najważniejsze, że ojciec Klimuszko, leczący ziołami pacjentów cierpiących na przeróżne choroby, gdy medycyna tak zwana akademicka nie znajdowała już leków, praktycznie przekonał tysiące osób o wyższości i nieszkodliwości leków naturalnych. Działo się to w czasie, gdy usiłowano wszystkim wymówić, że produkty przemysłowe są niezawodne. Przypomina to dzisiejszą sytuację, kiedy unijne przepisy coraz bardziej utrudniają wytwarzanie i stosowanie prostych leków ziołowych, a jednocześnie tworzą coraz łatwiejszy dostęp chorych do tabletek. Można je kupić bez recepty, nawet w sklepach spożywczych, jak wszyscy wiemy, i na stacjach benzynowych. W książce o znaczeniu przyrody dla zdrowia człowieka zawarł między innymi wiele znaczące stwierdzenie, że ludzkość, a zwłaszcza rasa biała, traci swój instynkt samozachowawczy. W czasie, kiedy to pisał, miał na myśli rozwój przemysłu następujący kosztem środowiska naturalnego. Niewiele było wtedy oczyszczalni ścieków, filtrów na kominach, technologii nieszkodzących przyrodzie. Do tego kwitła wielkofermowa hodowla zwierząt. Byliśmy pozytywnie nastawiani do wszelkich wytworów fabrycznych, w tym chemizacji rolnictwa, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Dary natury zostały odsunięte na margines. Popularne stało się w tych latach hasło: chemia żywi, leczy i ubiera. Dziś wiemy, że wszystko to nieprawda lub tylko półprawda. W książce Wróćmy do ziół leczniczych ojciec Klimuszko napisał, cytuję: nasze dalsze istnienie zagrożone jest przez współczesną cywilizację. Jest ona bowiem najwyższą spośród wszystkich kultur i cywilizacji, jakie istniały w dziejach ludzkości, ale zarazem najsłabszą i najgroźniejszą. Opiera się ona na chwiejnych, pełnych sprzeczności podstawach. Nasza cywilizacja jest nie tylko zbyt krucha, lecz wręcz ludobójcza. W innym zaś miejscu czytamy: w ryku maszyn człowiek oraz labiryncie kombinacji wszelkich technicznych cudów człowiek współczesny całkowicie się zagubił. Zatracił swoje wewnętrzne ja, pogmatwał harmonię swego ducha i okaleczył swoją osobowość. W obecnych czasach ani trochę nie straciły aktualności stwierdzenia franciszkanina z Elbląga sprzed ponad pół wieku. Nabrały za to nowego znaczenia, bo czyż nie jest zgubny dla nas powszechny wyścig za dobrami materialnymi? Czy nie są przejawem utraty instynktu samozachowawczego stosowanie toksycznych i niedegradowalnych środków ochrony roślin, a manipulacje genetyczne organizmów roślinnych i zwierzęcych, wysoko przetwarzana i konserwowana żywność, dodatki do żywności, których rakotwórcze działanie potwierdzają badania naukowe, produkty koncernów farmaceutycznych, przynoszące niekiedy więcej szkody organizmowi ludzkiemu niż pożytku. Dalej, wątpliwe co do zasadności stosowanie szczepionek, do tego wszystkiego nowoczesne praktyki, jak aborcja, zapłodnienie in vitro, legalizacja małżeństw jednopłciowych. Czy myśli się o zdrowiu nas, ludzi teraz żyjących i przyszłych pokoleń? W zmaterializowanym świecie liczy się doraźny zysk i nic więcej. To jedna z głównych cech panującego liberalizmu rynkowego. Owszem, nastąpiła duża poprawa w ochronie zasobów przyrody. Tylko czy ludzie nie zasługują w równym stopniu na ochronę dla przyszłości? Nie jeden z
spotykający na swojej drodze niezwykłego zakonnika pod wpływem jego silnej osobowości lub usłyszawszy prawdę o sobie, zmieniał swoje życie lub nastawienie do życia. Często też franciszkaninowi udawało się nawracać swoich pacjentów niedowiarków. Bywało i tak, że czytający jego książki zmieniali życie, bo zrozumieli swoje dotychczasowe błędy. Znany ekolog, którego tu cytowałem tydzień temu, Zbigniew Przybylak, tak opowiedział mi o tym, jak słowa ojca Klimuszki ukształtowały jego światopogląd. Był pierwszym znaczącym, żywym drogowskazem pokazującym, w jakim kierunku podążać, by odnaleźć Bożą prawdę o człowieku i otaczającym go świecie. Łamanie praw moralnych i praw natury jest grzechem niszczącym człowieka i świat, a w konsekwencji czyni go nieszczęśliwym i pełnym lęku przed Bogiem, samym sobą, przed wytworami rąk i umysłu człowieka, a nawet przed przyrodą. Już wtedy podświadomie czułem, że to prawda, której tak bardzo i szczerze w sercu szukałem, a której nie znajdowałem, bo poszukiwałem jej nie tam, gdzie trzeba, zbytnio ufając młodzieńczej wiedzy i rozumowi. Także ćwierć prawdą, z którymi spotykałem się w otaczającym świecie. Mogę powiedzieć, że od lat 70. XX wieku duch Klimuszki zawsze był blisko mnie, a on był moim pierwszym nauczycielem.